אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Kolejna wojna w Izraelu rozpoczęła się 7 października 2023 roku, ale początek tego konfliktu sięga znacznie dalej i nie jest tylko sporem o ziemię. To długotrwała i zagrażająca ludności cywilnej wojna z terrorystami Hamasu. To też wielopokoleniowy rachunek wzajemnych krzywd Izraelczyków i Palestyńczyków, którzy roszczą sobie prawo do kontroli obszaru zachodniego brzegu i strefy Gazy. To wreszcie problemy demograficzne, które stały się istotnym czynnikiem warunkującym politykę współczesnego Izraela. Hello Joe. Well, it's trying times. We've had better days and we'll have better days. W 1917 roku Lord Arthur Balfour wysłał list do barona Waltera Rothschilda, w którym bez konkretów zapewniał przywódcę syjonistów Wielkiej Brytanii o tym, że rząd brytyjski wyraża pozytywne stanowisko wobec ustanowienia w Palestynie domu dla narodu żydowskiego. Deklaracja Balfoura szybko stała się kością niezgody pomiędzy Arabami i Żydami. Deklaracja ta była wykorzystywana przez ówczesnych działaczy syjonistycznych do uzasadnienia swojej polityki osadniczej w Palestynie, a także w późniejszym mandacie Palestyny. A young, vigorous nation, the dreams come in, brought in by the immigrants who arrive in increasing boatloads every week. Aby uspokoić nastroje, Wielka Brytania wydała białe księgi, które z jednej strony potwierdzały poparcie dla ruchu syjonistycznego, z drugiej zaś określały maksymalną liczbę imigrantów żydowskich przybywających do Palestyny. Jednak mimo ograniczeń liczba Żydów rosła. Podczas II wojny światowej naziści zabili prawie 2/3 europejskich Żydów. Zginęło 6 milionów ludzi. Pod wpływem tej tragedii społeczność międzynarodowa zgodziła się na utworzenie w Palestynie dwóch państw, żydowskiego i arabskiego. 14 maja 1948 roku w Tel Awiwie zostaje podpisana Deklaracja Niepodległości Izraela. Dzień później, rankiem 15 maja 1948, pięć krajów arabskich – Egipt, Syria, Irak, Transjordania i Liban – napadło na Izrael i rozpoczęła się pierwsza wojna izraelsko-arabska. W jej rezultacie Izrael zachował niepodległość i powiększył swój obszar o prawie 50% w porównaniu do pierwotnego planu ONZ podziału Palestyny. W 1950 roku izraelski parlament po raz pierwszy uregulował kwestię imigracji do Izraela i możliwość nabycia obywatelstwa. Prawo powrotu to próba uregulowania żydowskości, które jednak nie definiuje, kto jest Żydem. W latach 1948-2021 do Izraela w ramach prawa powrotu przybyło 3 340 000 Żydów. W 2020 roku szacowano, iż ponad 20% obywateli tego kraju pochodzi z zagranicy. W Izraelu obowiązuje również uchwalone w 1952 roku prawo obywatelstwa. Według tych przepisów obywatelstwo przysługuje m.in. osobom, które zamieszkiwały granice dzisiejszego Izraela w ramach mandatu Palestyny oraz osobom, których rodzice lub jeden z nich był obywatelem izraelskim. Z kolei w 2022 roku uchwalono na stałe prawo, które ogranicza i uniemożliwia nadanie obywatelstwa Palestyńczykom oraz ich rodzinom. Jerozolima jest jednym z przykładów konfliktu na tle demograficznym. W tym najbardziej zaludnionym mieście Izraela znajdują się największe społeczności – ultraortodoksyjna i arabska. Jak pokazują demograficzne dane, od 2000 roku dzietność w rodzinach arabskich utrzymuje się na podobnym poziomie, a w ortodoksyjnych sukcesywnie rośnie. Dlaczego? Społeczność żydowska jest dobrze zorganizowana i raczej samowystarczalna,
Poza tym prawicowi politycy zapewniają fundusze na jej rozwój, a palestyńscy mieszkańcy Jerozolimy takiej możliwości nie mają. Konflikt palestyńsko-izraelski to nie tylko spór o ziemię. Rozliczanie wzajemnych krzywd trwa od wieków i wrosło w mentalność obu narodów. Nie można jednak zapomnieć, że propozycji rozwiązania tej sytuacji było wiele, ale strony nie doszły do porozumienia. Abba Eban, izraelski dyplomata i były minister spraw zagranicznych Izraela, na pytanie, dlaczego nie doszło do porozumienia, zwykł mawiać: Arabowie nigdy nie przepuścili okazji, by przepuścić okazję. I wreszcie konflikt na Bliskim Wschodzie to rozliczne interesy aktorów zewnętrznych, zainteresowanych pogłębianiem chaosu i niestabilności. Więcej o wyzwaniach demograficznych Izraela przeczytasz w najnowszym wydaniu magazynu Układ Sił.